Dobry jest Pan. Amen. Halleluja. Jego imię będzie uwielbione w naszych sercach, przez nasze uszy, abyśmy mogli słyszeć. Ja bym chciał pomodlić się na chwileczkę, żeby poprosić Ducha Świętego, żebyśmy przez tę chwilę mogli mieć otwarte uszy, otwarte serca, przyjęli to, co Duch Święty ma do nas, do naszych serc. Amen. Skłońmy nasze głowy. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś na tym miejscu. Dziękuję Ci, że tak jak śpiewaliśmy, Ty jesteś moim pocieszycielem, naszym pocieszycielem. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że nie jesteśmy sami na tej ziemi, ale że Bóg Ojciec, cudowny nasz tatuś, posłał właśnie Ducha Świętego, Ciebie, Duchu Święty, na tę ziemię, abyśmy byli blisko Boga, abyśmy byli blisko Jezusa, aby to słowo, które chcemy teraz czytać, rozważać, abyśmy je mogli rozumieć. Dziękuję Ci, Duchu Święty, i chcę prosić Ciebie, abyśmy mieli trzeźwy umysł teraz, abyśmy mogli słuchać Ciebie, przyjąć Ciebie, wziąć, Panie, i naprawdę wykonać Twoją wolę. Tobie niech będzie chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Halleluja. Cieszę się bardzo, że jesteśmy na tym miejscu. Wiecie, takie popularne zdanie krąży, że w niedzielę chodzą do kościoła wszyscy, ale w tygodniu przychodzą ci, którzy są najbardziej głodni, najbardziej pragnący, najbardziej chcą być blisko Boga. Zgadza się? Jesteście tacy głodni? Cieszę się, bo ja też jestem głodny. Wiecie, jak to działa? To jest cudowne. Królestwo Boże jest niesamowicie cenne. Kiedy dajesz, stajesz się bogatszy. Kiedy umierasz, stajesz się żywym. A kiedy chcesz być wielki, to musisz stać się sługą wszystkich. Królestwo Boże jest zupełnie inne niż prawa na tej ziemi. To jest cudowne. Dziękuję Bogu za to, że możemy być dzisiaj na tym miejscu. Dawid przytoczył takie słowo, że za wszystko dziękujcie. Za wszystko dziękujcie. To jest część modlitwy. Dziękować. Pan Jezus, kiedy uczył nas modlić się, to On mówił właśnie o tym: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Abyśmy przyszli w dziękczynieniu. Ojcze nasz, oddali Bogu chwałę. I w oryginalnym tłumaczeniu tego słowa, za wszystko dziękujcie, jest użyte słowo we wszystkim. We wszystkim. We wszystkim dziękujcie. Co to znaczy? To znaczy tak, że kiedy w jakichkolwiek okolicznościach jesteś, niezależnie od położenia i sytuacji, w jakiej się znajdziesz, możesz i chcesz to robić i masz prawo do tego w Jezusie Chrystusie, aby dziękować Bogu. Amen? Dlatego, że wiecie, w każdej okoliczności, psalmista to bardzo dobrze rozumiał, kiedy w psalmie napisał coś takiego, że Błogosławię Pana w każdych okolicznościach. Będę błogosławił Pana w każdym okolicznościach. Pamiętacie ten psalm? Chyba dzisiaj nawet większość z Was czytała go rano. W każdych okolicznościach będę błogosławił imię Pana. Wiecie, w jakim momencie Dawid napisał ten psalm? Kiedy to powiedział? Pastor często nam to przypomina, przytacza, kiedy nasze miny są ponure, kiedy nasze miny są smutne, przytacza nam ten psalm. Dawid uciekał przed swoimi wrogami, a właściwie to uciekał przed królem ze swojego kraju i znalazł się wśród swoich wrogów. Znalazł się w takim miejscu, że groziła mu śmierć i to pewna, na 100%. Dawid wtedy udawał obłąkanego. I w tym momencie on powiedział: będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach, w każdym czasie. Coś niesamowitego. Zrozumieć to, że w każdych okolicznościach możesz błogosławić, dziękować Panu. Dziękczynienie przynosić w każdym momencie. To jest cudowna modlitwa. To jest, ja bym powiedział, jeden z najwyższych stopni modlitwy. Jeżeli byśmy mogli modlitwę wystopniować, to jest jeden z bardzo wysokich stopni. Dziękować wtedy, kiedy okoliczności są niesprzyjające. Cudowny czas. Wiecie, kiedy byłem chory, kiedy leżałem w szpitalu, podłączone dużo było tych przewodów, szlauszków i wszystkich tam kabli, to wiecie, w tym momencie, kiedy tylko odzyskałem świadomość, zdałem sobie sprawę, że mogę w tym momencie dziękować Bogu. Nie wiem, czy jeszcze będę miał kiedy okazję, nie, może nie chcę, ale w tym momencie powiedziałem: chcę, Boże, Tobie dziękować. Nie potrafiłem mówić, ale potrafiłem w myślach dziękować. Mówię: Boże, dziękuję Ci za życie. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobry. Dziękuję Ci, że Ty dajesz uzdrowienie, że dajesz błogosławieństwo. W tych okolicznościach możesz dziękować Panu. Amen. W każdej okoliczności. Kiedy jesteś chory, kiedy przytłoczy cię coś, w tych okolicznościach też możesz dziękować Bogu. I rób to. Dlatego, że wtedy manifestujesz Bożą wielkość. Pierwszą pieśń śpiewaliśmy: w Nim słaby staje się mocnym. W kim? W Jezusie Chrystusie. Właśnie wtedy, kiedy dziękujesz w okolicznościach niesprzyjających, wywyższasz tego, który jest mocny. I w Nim stajesz się mocny. Amen. Halleluja. Niech Bóg nas błogosławi obficie. Ja bym chciał czytać z listu do Efezjan, otwórzmy list do Efezjan, ostatni rozdział,
Ostatni rozdział, kilka wersetów z ostatniego rozdziału. Chcielibyśmy otworzyć list do Efezjan. Właściwie chciałbym czytać tylko z dwóch miejsc dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy się skupili przez krótki czas na modlitwie. Co to jest modlitwa? Tak króciutko. Wiecie, o modlitwie można mówić bardzo dużo. Ale to leży na moim sercu, jest to bardzo głęboko, jeżeli chodzi o modlitwę. Chciałbym się podzielić, żeby zachęcić was, na nowo rozpalić. W tym temacie trzeba każdego dnia zachęty. List do Efezjan, 6 rozdział, od 10 wiersza. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władcami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Do tego miejsca przez chwileczkę zatrzymy się. Słuchajcie, tutaj na początku czytamy: w końcu umacniajcie się w Panu oraz w potężnej sile Jego, w potężnej Jego sile. Takie słowo tutaj jest. Żeby zrozumieć dobrze, o co chodzi w końcu, to musielibyśmy przeczytać cały rozdział listu, całą księgę, cały list do Efezjan. Ten list jest napisany i tam jest napisane do każdej grupy ludzi. Jest napisane do małżonków, jest napisane do mężów, jest napisane do żon. Jest napisane do dzieci, dzieci bądźcie posłuszne. Jest napisane do sług, jest napisane do panów. Do każdego jest napisane, jak należy postępować, jak być w Chrystusie. Jakie jest nasza postawa, jaka jest nasza pozycja w Chrystusie. Jest napisane: mężowie, miłujcie żony swoje. Jak? Kto? Jak Chrystus umiłował Kościół i co? I wydał zań samego siebie. Wow, coś niesamowitego. Żony, bądźcie uległe mężom swoim zawsze, w każdej chwili. Usłyszę amen? Mężowie powiedzieli tylko. I słuchajcie, kiedy przeczytamy cały list do Efezjan, kiedy przeczytamy, jak dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, rodzice, nie rozgoryczajcie swoich dzieci, kiedy czytamy, słudzy, bądźcie posłuszni panom swoim, panowie, miłujcie swoich sługi, bo dodam tutaj pracodawcy, szanujcie swoich pracowników, pracownicy, miejcie szacunek dla swoich pracodawców. I na końcu tutaj jest napisane tak, w końcu. Rozumiemy? W końcu. Czyli po tym wszystkim zachęcam was, abyśmy przeczytali w domu cały list do Efezjan. O co chodzi? Żebyśmy złapali kontekst. Dzisiaj mamy tylko krótki czas, więc nie mamy na to czasu. Ale tutaj będziemy czytać w końcu: umacniajcie się w Panu. W kim? W Panu. I w potężnej Jego sile. Tutaj jest nawołanie do tego, aby po tym wszystkim w końcu umocnić się w Panu. My bardzo często czytamy właśnie o zbroi Bożej. Zbroja Boża jest jednym z takich tematów, kiedy chyba każdy wierzący człowiek chociaż raz w życiu słyszał o zbroi Bożej. Kto słyszał więcej niż raz o zbroi Bożej? Ręka do góry. Więcej niż raz. Prawie wszyscy. Wszyscy. Więc słuchajcie, zbroja Boża to jest bardzo znany temat. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Ale tutaj jest napisane coś na początku. Są jakby trzy etapy przywdziewania zbroi Bożej. I to jest pierwszy etap przed przywdzianiem zbroi Bożej. Co trzeba zrobić, żeby przywdziać zbroję Bożą? Apostoł tutaj bardzo wyraźnie pisze, że nie można włożyć zbroi, jak to ostatnio słyszeliśmy, zwykły herlak, taki zwykły słabeusz, jakiś taki hucherko, kiedy włożysz na niego zbroję, to go to przygniecie, przytrzaśnie i zrobi mu krzywdę. Dlatego na samym początku pierwszy punkt mówi o tym: umacniajcie się. Umacniajcie się w Panu i w potężnej Jego sile. Co to znaczy? Gdybyśmy wzięli żołnierza, apostoł, kiedy opisywał tę sytuację, on prawdopodobnie przyglądał się i pokazywał na żołnierza, który stał podczas okupacji na warcie, stał na straży i był w pełnej zbroi. Żołnierz, żeby nosić tę zbroję, musi wiele wyrzeczeń, wiele ćwiczeń przyjąć. Zgadza się? Wiecie, że oni ćwiczą, oni muszą być muskularni, silni, ale nie po to, żeby pokazać, że mają mięśnie, mają muskuły, ale po to, żeby mieć siłę. Żeby mieć siłę, żeby być przysposobiony do walki, żeby być silny, wytrzymały, żeby mieć wytrzymałość, kiedy trzeba biec,
wytrzymałość, kiedy trzeba walczyć, kiedy trzeba natarczywie, wiecie, kiedy wytrwale, kiedy się szyk załamuje, trzeba wiedzieć, że trzeba wytrwałość mieć. Oni muszą ćwiczyć swoje mięśnie, swoje ciało, zgadza się? Muszą ćwiczyć to, żeby być silny cieleśnie, silny fizycznie, ale też muszą ćwiczyć swoją psychikę, żeby wiedzieć, jak podporządkować się, jak walczyć, jak nie rezygnować, jak nie dać się zwieść jakimkolwiek głosowi, ale tylko dowódca, jego dowódca, zgadza się? To jest ćwiczenie swojej psychiki i taki żołnierz musiał być wyćwiczony, doskonale wyćwiczony w każdym aspekcie swojej służby. Jeżeli by zaniedbał jakośkolwiek etap, jakiś punkt tego ćwiczenia, zobaczmy, co by się stało. Kiedy taki żołnierz powiedziałby sobie, kiedy wszyscy idą na siłownię, kiedy wszyscy biegają, żeby ćwiczyć mięśnie, żeby być gotowy do biegu, a on by sobie powiedział, ja sobie za krzaczka przysiądę trochę. Był ktoś w wojsku tutaj na tym miejscu? Jeszcze raz, pomachajcie, kto był w wojsku? Jest trochę żołnierzy. Słuchajcie, w wojsku rano 5:30 budzisz się, myjesz zimną wodą oczy i biegniesz na zaprawę. I tam trzeba biec. My żeśmy mieli około kilometra każdego rana, 5:30, kilometr. Niezależnie, czy był deszcz, czy był śnieg, czy był mróz, odpowiednie ubranie i biegłeś kilometr. Biegłeś po to, żeby twoje mięśnie się nie zastały. I zaprawa to było coś, co musiałeś mieć we krwi. To musiało być, wiesz, obudziłeś się i musiałeś wiedzieć, że za chwilę twoje nogi muszą biec. Niezależnie, czy twoje buty się wydawały ciężkie, czy wczorajszy dzień był ciężki i mięśnie już nie wytrzymywały, musiałeś wiedzieć, że 5:30 będziesz biegał. Nikt tego nie przyjął do wiadomości, że sobie poleży dłużej. 5:30, no to tak 5:50 wstanę. Nie było opcji. Każdy jeden, wszyscy musieli biec. I słuchajcie, to ćwiczenie musiało być, ale byli też tacy, którzy gdzieś tam, wiecie, jak było kółko, gdzieś tam sobie, zwłaszcza zimą, było ciemno, przykucnęli sobie gdzieś tam za jakiś wazon, za jakiś krzaczek, za drzewko, poczekali, aż kółko jedno obleciało, drugie obleciało i na trzecie kółko się włączyli i biegli. I było fajnie, i cieszyli się z tego. Ale słuchajcie, był taki trening, był taki sprawdzian. Mieliśmy marsz na 30 kilometrów w pełnym oporządzeniu. Kto był w wojsku, wie, co to znaczy. Sam hełm waży prawie 2 kilogramy. 30 kilogramów. I wtedy mogłeś powiedzieć, kto ćwiczył, a kto nie ćwiczył. Ten, kto nie ćwiczył, często już narzekał na to, że jego buty go gniotą, że już nie może, że ma plęskierze, odciski, obdarcia, cokolwiek to było. Ten, kto nie ćwiczył, to wiecie, po pierwszym kilometrze już miał tam jakieś problemy psychiczne, że się zaczął narzekać, że on nie daje rady. Po 10 kilometrach to już nie powiem, co było. A ci, którzy byli wprawieni w ćwiczeni, nawet nie odzywali się. Wiecie, ja lubiłem takie wyzwania. Ja to traktowałem jako zabawę, jako wyrwać się z tego bloku, z tego betonu. To było coś nowego. Ale musiałeś mieć wyćwiczone mięśnie. Musiałeś mieć wyćwiczoną psychikę i wiedziałeś tak. Cel to jest po 30 kilometrach złożę to wszystko ze siebie i powiem, że zaliczyłem. A ten, kto powiedział, no może kilometr i dają mi, odpuszczą mi i zaczął marudzić, narzekać, to wiecie, wiele nieprzyjemności czekało. Kary i różne rzeczy. Ale nie o tym teraz mowa. Musisz być wyćwiczony. Musisz każdego dnia ćwiczyć. Dlaczego tak mówię musisz? Dlatego, że walka duchowa to nie jest coś byle jakiego. To nie jest byle co. Tutaj jest dalej napisane i będziemy czytać za chwilę o tym. Dlatego pierwszy punkt, który tutaj jest powiedziany, mówi o tym, że umacniajcie się. W tym słowie umacniajcie się musimy umieścić wszystkie te punkty. To, co musisz zrobić, aby przygotować się do walki. Aby przygotować się do walki. Żeby się przygotować do walki, to w czasie pokoju trzeba się przygotować. I to jest ten czas. W niedzielę takie słowo przeczytałem z psalmu 32, gdzie jest napisane było, że wszyscy, którzy znają Pana, którzy są w Nim rozkochani, niech się modlą, bo to jest czas. Gdy jest czas. Chcę wam powiedzieć, że lepszego czasu nie będzie. To jest czas, aby się modlić. Walka to jest modlitwa. Modlitwa to jest walka. Ale tutaj mówimy teraz o treningu, mówimy o ćwiczeniu. O ćwiczeniu. O tym, abyśmy byli umocnieni, abyśmy byli wzmocnieni, abyśmy byli gotowi, kiedy przyjdzie czas walki, kiedy trzeba będzie faktycznie walczyć, abyśmy my byli gotowi, aby nie zabrakło nam sił, aby nasze mięśnie nie odmówiły posłuszeństwa wtedy, kiedy będzie w połowie, kiedy już będzie zwycięstwo bliskie i wtedy zobaczysz, że naprawdę brakuje ci.
Dlatego trzeba ćwiczyć w tym momencie. Co to znaczy? Modlić się. Kochani, słuchajcie, modlić się. Każdego dnia modlić się, szukać Bożego oblicza. Pościć. Jeżeli masz możliwość, możesz, a może każdy, jakkolwiek, nie musisz całkowicie głodowo, ale możesz sobie wyznaczyć post, możesz postanowić przed Panem i chciejmy pościć. Chciejmy szukać Bożego oblicza w tym momencie, kiedy to jest możliwe. A to jest ten czas. To jest ten czas, aby nasze mięśnie duchowe były mocne, aby twoje mięśnie duchowe były mocne, kiedy staniesz do walki w rzeczywistości, żeby się okazało, że naprawdę twoja siła jest w Panu. Amen. Ale twoje ćwiczenie przyniosło efekt. Bo tak naprawdę to my nie walczymy w sposób fizyczny z tymi mocami ciemności. Ja wam chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus zwyciężył diabła, zwyciężył przeciwnika. Zgadza się? Amen. Usłyszy amen. To się stało na Golgocie 2000 lat temu. Ale słuchajcie, diabeł nie jest jeszcze całkowicie pokonany. On ma prawo na tej ziemi przychodzić do ciebie i ciebie kusić. I on szuka słabych miejsc. On szuka miejsca, gdzie wie, że ty masz słabe mięśnie. On szuka miejsca, gdzie wie, że ty masz jeszcze niewyćwiczone swoje myśli i może ciebie podejść. Słowo Boże mówi o tym, że on chodzi wokoło jak lew. On lwem nie jest, ale chodzi jak lew. I on szuka, kogo by pożreć, kogo by pochłonąć. Skoro tak Słowo Boże mówi, że szuka, kogo by pochłonąć, to znaczy, że jest to możliwe. A jest to możliwe wtedy tylko, kiedy będziesz słaby i daleko od Boga. Zgadza się? Dlatego to słowo dzisiaj, abyśmy byli mocni i blisko Niego. Mocni stajemy się wtedy, kiedy jesteśmy blisko Niego. Dlatego chcę dzisiaj zachęcić was, abyśmy zadbali o nasze mięśnie, zadbali o nasze myśli, zadbali o nasze serca, zadbali o to, aby ta zbroja naprawdę była noszona w mocy, w sile. W Nim, w Jezusie Chrystusie, słaby staje się mocnym. W Nim, w Jezusie Chrystusie. Dlatego gdzie się musisz udać, żeby być mocny? Do Niego. Do Jezusa. Halleluja. Nikt z nas nie może powiedzieć, ja już jestem tak mocny, bo każdy dzień 2 godziny się modlę. Godzinę czytam Słowo Boże. Możesz tak powiedzieć. Ale to nie znaczy od godzin. Słuchajcie, bliskość, obecność Boża, obecność Jezusa, w Jego obecności, tam jest siła. Tam jest siła. To nie wyznaczanie czasu nawet. Wiele ludzi postawia sobie rygorystycznie czas. Wielu wierzących ludzi, ja też tak byłem, tak robiłem przez wiele lat. Słuchajcie, przyznam się wam do tego. Nie jest mi wstyd. Ale nie chlubię się tym. Wyznaczałem sobie czas, kiedy będę się modlił, kiedy będę pościł, kiedy będę szukał, kiedy będę zdobywał, kiedy będę czytał Słowo Boże, uczyłem się na pamięć Słowa Bożego. Chwała Bogu, bo dzisiaj mogę wiele z miejsc Słowa Bożego cytować. Duch Święty ma materiał do tego. Jak ja się cieszę, wiecie, kiedy przychodzi okazja, kiedy przychodzi czas, to Duch Święty przychodzi i mówi, mów. A co mam mówić? To, co wiesz. Wtedy przypomina ci Słowo i zaczynasz go mówić. Gdyby go nie było, nie przypomniałby ci. Zgadza się? To tak jak na klasówce. Jak się uczyłeś, to masz szansę z czegoś sobie przypomnieć. Ale jeżeli się nie uczyłeś, nic nie wiesz z tego, to nie olśnij cię. To się nie zdarza. Dlatego trzeba robić. I chcę powiedzieć, wrócić do tego momentu. Ja ćwiczyłem swoje myśli, swoje mięśnie. Często stawałem wcześnie rano, katowałem się, męczyłem się. I w pewnym momencie zaskoczyłem, kiedy Jezus Chrystus mówi o tym, że przyjdź, chcę robić to razem z Tobą. Nie rób niczego sam beze mnie. Nie tak dawno spotkałem mojego przyjaciela, Boże, dużo powiedziane, ale dobrego znajomego, który chciał ze mną porozmawiać, właściwie to ja chciałem z nim porozmawiać, on się zgodził. Znamy się od 20 lat. I kiedyśmy siedli, to ja mu zacząłem mówić o Jezusie Chrystusie, zacząłem mówić świadectwo. I on tak patrzy na mnie i wiecie, powiedział takie zdanie. Powiedział, Janusz, ja ci się dziwię, dlaczego ty wybrałeś tak bardzo wymagającego Boga? Dlaczego ty wybrałeś tak naprawdę Boga, który tak wiele od ciebie wymaga? Czy do twojego kościoła wszyscy tak chodzą i takie wielkie, wysokie poprzeczki mają postawione? Dlaczego ty wybrałeś takiego Boga? I wiecie, ja mu powiedziałem, za pozwoleniem, ale to ja go nie wybrałem. To on wybrał mnie. On mnie pochwycił. On mnie pochwycił. Ja niczego nie robię na siłę. Niczego nie robię na Niego. Wiecie, ja nawet nie potrafię niczego zrobić dla Niego. Ja staję w miejscu i On dokładnie wie, jaki jestem. Wiecie, że kiedy teraz mówię to słowo, to On zna dokładnie moje motywacje. Co ja chcę przekazać?
On wie w tym momencie, czy ja nie chcę na przykład, jeżeli bym chciał wziąć dla siebie jakąś chwałę, jakąś cząstkę. On to wszystko wie. Wy tego możecie nie wiedzieć. Mi czasami się może wydawać, że tak nie jest. Ale On to wszystko wie. Więc ja staję przed kimś, kto w ogóle nie mam tajemnicy. Mówię, Panie, Ty wiesz, jaki jestem. Chcę iść, bo Ty mnie pochwyciłeś. Ty mnie znalazłeś. Wymarzyłeś mnie. Bóg przed założeniem świata marzył o mnie, że będzie taki dzień, kiedy może mnie poznać. Wiecie, wszystko, co mogę robić, wszystko, co chcę zrobić, to nie chcę zrobić dla Niego, ale chcę zrobić razem z Nim. Chcę zrobić nie tyle dla Niego, jak razem z Nim. Bo kiedy robisz coś dla Niego, to możesz zacząć wpaść w rutynę i zacząć się męczyć. Możesz zacząć myśleć, muszę to, muszę tamto, muszę tamto. I wiecie, to jest nic innego, jak zbawienie z uczynków. Tak? Ale kiedy robisz coś z Nim, to nie ruszasz się z miejsca, bo wiesz, że sam nie potrafisz, tylko kiedy On ruszy, Ty idziesz z Nim. Panie Jezu, chcę to robić z Tobą. Panie Jezu, chcę i Słowo Twoje czytać razem z Tobą. Chcę go przeczytać przy zborze razem z Tobą. Dziękuję Ci, że tutaj będziesz, bo jakby Ciebie tutaj nie było, to mnie by też tutaj nie było. Ale jesteś i ja też jestem. Jesteśmy wszyscy, bo Boża obecność jest na tym miejscu. Przypomina się mi takie świadectwo Dawid Wilkerson, mąż Boży, człowiek, który wiele ludzi przyprowadził do Chrystusa. Pewnego razu tak wiele rzeczy robił dla Królestwa Bożego, wiecie, ewangelizacje, konferencje, spotkania, szkolenia liderów, bardzo wiele, każdy dzień, każda godzina właściwie w zasadzie była wypełniona w jego grafiku, był bardzo zabiegany, w Królestwie Bożym był tak używany i w niesamowity sposób używany, ludzie się nawracali, przychodziły nowe osoby, uwalniani byli, uzdrawiani ludzie byli i on pewnego dnia, kiedy obudził się, kiedy miał społeczność, kiedy się modlił, kiedy szukał Bożej obecności, mówi, chwała Ci Panie, jesteś cudowny, mówisz do mnie, jest to fajne, jest cudowne, dostał Boże Słowo, Bóg mu dał Słowo i on kiedy pospakował się, biegnie do swojego biura, żeby zająć się następnym przygotowaniem do sesji, do ewangelizacji, biegnie ulicą Nowego Jorku i spotkał go człowiek, który bardzo słabo mówił po angielsku i mówi, pastorze, czy mogę dwa zdania z Tobą? Potrzebuję porozmawiać. A on mówi, nie mam czasu, już jestem spóźniony. Muszę biec i tam mam spotkania, umówione godziny, a potem ewangelizacje, potem będą wielkie, jeżeli chcesz, to musisz przyjść albo się umówić. I biegnie dalej, ale ten człowiek biegnie za nim i mówi dalej, pastorze, ale czy mogę tylko dwa zdania? Potrzebuję tylko coś powiedzieć, zapytać. A on mówi, naprawdę, musisz wiedzieć, gdzie jest biuro? Mówi, tak, to musisz do biura, musisz się umówić, nie mam czasu. A on mówi w końcu do niego, Dawidzie, czy mogę dwa zdania? On się zatrzymał i mówi, mów. A on mówi tak, robisz tak wiele rzeczy dla mnie, ale nie masz czasu, żebym ja coś zrobił dla ciebie. I odszedł. Mówi, nigdy więcej tego człowieka nie spotkał. Poszedł do swojego biura, odwołał wszystkie ewangelizacje, wszystkie spotkania, odwołał wszystkie rozmowy, wszystkie sesje. Zamknął się w pokoju i mówi, Panie, chcę mieć dla Ciebie czas. Chcę, żebyś Ty zrobił coś dla mnie. Wiecie, najcenniejszy jest ten moment, kiedy Jezus Chrystus jest Panem w naszym życiu. Amen? I to są te momenty, kiedy, wiecie, robimy to z Nim. Kiedy robimy z Nim. Więc kiedy idziesz w swoim życiu, kiedy dobrze Ci się powodzi, zwróć uwagę, czy idzie koło Ciebie Jezus. Czy idzie przed Tobą Jezus. Zwróć uwagę, czy czujesz Jego oddech. Czy czujesz Jego głos. Czy jest tak blisko, że wiesz, że to jest On. Czy tylko Ci się wydaje, że to jest On. Bo wiecie, my czasami w naszych relacjach, w naszej obecności z Bogiem, nawet w tym, kiedy się rozkoszujemy w Panu, możemy tak daleko lecieć, że wyprzedzimy Go o wiele, wiele kroków. Zdarzyło się wam to? I w pewnym momencie się zastanawiamy, że zgubiliśmy Pana Jezusa. Panie Jezu, idziesz za wolno. się nam wydaje. Jeszcze jedno świadectwo. Pewien człowiek powiedział, kiedyś widział, kiedy mu było bardzo ciężko, miał bardzo ciężki czas, widział, jak Pan Jezus idzie, a on koło niego. I dwa ślady, dwa tory śladów. I w pewnym momencie zauważył, że te ślady zaczęły być tylko jedne. Tylko jeden człowiek idzie. I on zaczął wołać i mówi, Panie Jezu, dlaczego mi zostawiłeś? Dlaczego mi zostawiłeś w tak najgorszym, najcięższym momencie mojego życia? Dlaczego muszę iść sam? A Pan Jezus po jakimś czasie przyszedł i powiedział mu, nie idziesz sam. To są moje ślady. To ja Ciebie niosłem na plecach.
Dlatego były jedne ślady. Widzicie, dlatego chciałbym dzisiaj nawiązać do tego, abyśmy zdobywali siłę. Zdobywaj siłę. Jak to możesz zrobić? Chcę cię zachęcić w modlitwie. W modlitwie. Bądź, miej relacje, miej czas z Panem. Miej czas z Panem każdego dnia. Każdego dnia rozkoszuj się z Nim. I nie to, że musisz złapać, musisz pochwycić Boga, którego wiecie, to On ciebie złapał. Pozwól Mu się złapać. Pozwól Mu się objąć. Pozwól, aby Jego obecność... Wiecie, że On bardziej tęskni za tobą niż ty za Nim? Wiecie, że On bardziej chce być z tobą niż ty z Nim? Wiecie to? Chcę wam powiedzieć, że Słowo Boże o tym mówi. On ciebie stworzył na początku świata. Stworzył człowieka po to, żeby mieć z Nim relację. Bóg stworzył człowieka po to, żeby był razem z Nim. Jak nasz kochany brat na modlitwach często mówi nam takie świadectwo. Wiecie, to pamiętam zawsze, za każdym razem. Pan Bóg stworzył pokrzywę, żeby zrobić herbatę. Pan Bóg stworzył fiołka, żeby pięknie zakwitnął. Pan Bóg stworzył różę, żeby nasze oczy mogły się nacieszyć jej pięknem. Pan Bóg stworzył też, wiecie, trawę, żeby krowa mogła się napaść, zjeść. I ten sam Pan Bóg stworzył ciebie, żeby mieć z tobą relację, żeby mieć z tobą więź. Powiem coś więcej. Nie tylko relację, ale żeby mieć z tobą więź. Bo to jest coś więcej niż tylko relacja. I chcę powiedzieć, że nie bądź zakłopotany, nie bądź zakłopotana i nigdy nie myśl, że jesteś sam, że jesteś sama, dlatego że On tak bardzo chce być ciebie blisko. Czasami przeciwnik przychodzi, bardzo często przychodzi i okłamuje ciebie, że jesteś sam, że jesteś samotny, że wszyscy się mają lepiej od ciebie, że wszyscy dookoła, ale nie ty, przychodzi oszukiwać ciebie. I czytajmy dalej. Właśnie o tym chcemy mówić. Umacniajcie się w Panu oraz w potężnej Jego sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście mogli sobie radzić z podstępami diabelskimi. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału, czyli nie przeciwko ludziom. Walczymy ze zwierznościami, z władcami, ze zarządcami ogarniającymi świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Halleluja. Właśnie dlatego musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Podoba się mi ten tekst. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. To, o czym mówiliśmy. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Wstawiajcie się przy tym za mną, apostoł Paweł mówi, aby gdy otworzę usta, dane mi były odpowiednie słowa dobrej nowiny. Ze względu na nią działam jak poseł w kajdanach i chcę je ogłosić śmiało, tak jak powinienem. Słuchajcie, niesamowite słowo, całą zbroję Bożą. Jest tutaj nie będę tłumaczył całej zbroi, bo każdy na pewno raz słyszał, co to znaczy. Ale żołnierz, żeby był pełni uzbrojony, gotowy do walki, musiał mieć całą zbroję. Wyobraźcie sobie teraz, kilka punktów wam dam. Wyobraźcie sobie teraz żołnierza, czyli człowieka wierzącego. Żołnierza, który nie ma hełmu. Nie wiem, czy wiecie, ale w wojsku bardzo było popularne nie nosić hełmu. Był niewygodny, był, wiecie, zwłaszcza w lecie, kiedy głowa była spocona, było to coś strasznie ciężkiego. Był przykaz, kiedy było hełmy włóż, trzeba było go nosić, ale był niewygodny. Wiecie, wyobraźcie sobie teraz żołnierza bez hełmu. Hełm osłania głowę, jak sama nazwa mówi. Nasze myśli, nasze emocje, nasze myśli, to czy mamy skupione myśli, czy mamy ochronione myśli. Hełm chronił przed uderzeniami. Jeżeli ktoś by rzucił kamieniem i dostałbyś bez hełmu w głowę, to jesteś skrzywdzony, zraniony, a może nawet byś mógł stracić życie. Natomiast jak miałeś hełm, to też nie było wygodnie, ale ochroniło to twoją głowę i to skutecznie. Zgadza się? Więc hełm
jest obrazem naszych myśli. Czy nasze myśli są ochronione? Apostoł Paweł mówi, że to jest bardzo ważne. Pas. Chcę wam powiedzieć, że w wojsku, kto był, to pas był bardzo niepopularny. A już zaraz wam opowiem, o co chodzi. Był taki zwyczaj, że stary żołnierz pas to nosił tak luźny, że prawie się ciągnął ten pas. A pas miał przecież trzymać cały element zbroi. Jeżeli zobaczyłeś takiego w lontach, takiego chodzącego, takiego nie wiadomo jakiego, to był stary żołnierz. Tak się mu wydawało, że jest taki szpanerski, tak po naszemu powiedzieć. Ale wiecie, to było bardzo niewygodne, kiedy trzeba było się poruszać albo już tam na przykład coś trzeba było szybko zrobić, to wszystko przeszkadzało. Wszystko ci zawadzało. Kiedy chciałeś ruszyć łokieć, wszystko gdzieś tutaj ta bluza przeszkadzała. Ten sam ten pas przeszkadzał. Kiedy był spięty mocno, był bardzo pomocny. To było coś, co trzymało wszystkie elementy zbroi. Coś, co trzymało narzędzia zbroi. I to było bardzo konkretne. Kiedy to było spięte, mogłeś robić różne rzeczy. Przewracać się, mogłeś stać na głowie, a potem na nogach i wszystko miałeś przy sobie. Natomiast kiedy był pas luźny, albo by go nie było, wszystko w innym miejscu. Jest pas bardzo ważny. Ja tylko tak chcę powiedzieć wam obrazowo, jak bardzo ważne w modlitwie jest, jak bardzo ważne jest, abyśmy, kiedy przychodzi do walki z różnymi okolicznościami w naszym życiu, żebyśmy wiedzieli, co to znaczy. Jest tutaj napisane pas prawdy na biodrach, pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości. O, to jest element zbroi, który bardzo wierzący ludzie mają z tym problem. Pancerz ochrania tułów. Pancerz ochrania sprawiedliwości. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Takie słowo jest. Amen? Wiele ludzi ciągle boryka się z tym, że grzeszą, że znowu upadają, że grzeszą i cały czas przychodzą i szatan okłamuje ich przez to, że nie noszą hełmu, przychodzi do ich głowy i mówi ich tak, a widzisz, bo ty dzisiaj za krótko się pomodliłeś i jesteś już dzisiaj taki trochę podpadnięty. Dzisiaj już nie masz prawa. I on przychodzi do ciebie, żeby uderzyć na twoją sprawiedliwość i mówi, a z tym swoim zbawieniem to tak nie do końca. I kiedy nie masz hełmu, przyjmiesz tę myśl i zaczynasz chodzić smutny. Diabeł nie wie, co masz w myślach, ale on patrzy się na twoje reakcje. A już kiedy wypowiesz jakieś negatywne słowo, ma ciebie już w haczku i już ciebie ciągnie dalej. Wie, że jesteś nieprzygotowany, nie masz hełmu, może robić z tobą, co chce. Dlatego musisz nosić hełm. Co to znaczy hełm? Musisz wiedzieć, że każda myśl ma poddana być Chrystusowi. Poddana jest Chrystusowi. Amen? Myślisz o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Kiedy przeciwnik przychodzi, to od razu dajesz mu odpór. Nawet nie dyskutujesz. Wiecie, co Pan Jezus zrobił? On nawet nie dyskutował ze szatanem. On od razu mu dał odpór. Pan Jezus daje obraz cudownego, naprawdę takiej pełnej zbroi. On nie dopuszczał do myśli. Wiecie, co szatan przyszedł powiedzieć? Przyszedł powiedzieć to, co kilka tysięcy lat temu też powiedział. A czy naprawdę, jeśli... Czy to jest jakieś znaczenie? Wyobraźcie sobie, że Pan Jezus nawet przez chwilę nie dyskutuje ze szatanem. Szatan przyszedł do Pana Jezusa i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś Chrystusem. I już pierwsze zdanie, popatrzcie jak sformułowane. Przychodzi do ciebie szatan i mówi, no jeśli naprawdę jesteś zbawiony, jeżeli już naprawdę, powiedzmy, że mówisz o tej pewności, ale jeżeli jesteś zbawiony, słuchajcie, co robisz w tym momencie? W tym momencie się okazuje, czy masz hełm, czy nie. Bo w tym momencie ty wiesz dobrze, że jesteś zbawiony i twoja pewność jest tak, że dzisiaj, kiedy Jezus Chrystus przyszedł albo pochwycił, jesteś od razu w Jego ramionach. Amen? Amen? To jest pancerz sprawiedliwości, usprawiedliwiony w Chrystusie, nie moją sprawiedliwością, bo Słowo Boże mówi, że moja sprawiedliwość wygląda jak? Jak szata plugawa, jak brudna szmata. Ale zostałem usprawiedliwiony. To, co pastor często mówił słudze, że jesteśmy przywdziani szatą czystości Jezusa Chrystusa. To jest Boża szata. I kiedy ktoś patrzy na mnie, nie patrzy na mnie, ale patrzy na Chrystusa. I kiedy by tak naprawdę popatrzyć, to by powiedział, dzień dobry, Panie Jezu. Ale tak naprawdę to jesteś Ty w Jego szacie. To jest pancerz sprawiedliwości. Kiedy to masz, kiedy to wiesz, to kiedykolwiek przychodzi jakaś pokusa, że jesteś niesprawiedliwy, albo że jesteś grzeszny, albo że jesteś nie do końca zbawiony, to mówisz, szatą sprawiedliwości Chrystus mnie okrył. Amen?
Jestem zbawiony. Pewność zbawienia mam w każdej chwili w życia. Kiedy wstanę o północy i ktoś się mnie zapyta, co z twoją przyszłością, ja wiem, gdzie idę. Halleluja. To jest cudowne. Musisz mieć taką zbroję Bożą. Następne. Co tam jest następne? Obuci do gotowości głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny o pokoju. Buty. Jak bardzo ważne są buty. Słuchajcie, teraz mamy rok, kiedy będziemy modlić się, kiedy modlimy się, właściwie już to robimy, o ewangelizację. Modlimy się właściwie o ludzi, ludzi, którzy mają usłyszeć Ewangelię. Ludzi, którzy mają usłyszeć Ewangelię. Tutaj jest obraz butów, to jest gotowość. To jest gotowość. I na tym tylko chcę się króciutko zastanowić, bo będziemy się modlić. Wiecie, mamy modlitwę Kościoła w tym tygodniu. Piątek, godzina 19, sobota, godzina 19. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na to, aby modlić się o ludzi niezbawionych, aby modlić się o tych, którzy jeszcze nie słyszeli w naszym mieście, w naszych okolicach, o Chrystusie, aby wszyscy mogli usłyszeć Ewangelię. Uważajcie, dobrze, aby wszyscy mogli usłyszeć o Jezusie. Amen? Czy to przez twoje usta, przez jakiekolwiek działania ewangelizacyjne, narzędzia jakikolwiek, czy to przez jakieś kursy, czy przez Ewangelię głoszoną tutaj, na mieście, w Prażakówce, gdziekolwiek, głoszenie Ewangelii. I Pan Jezus powiedział takie bardzo ważne zdanie, w tym momencie to chcę przytoczyć. Powiedział, żniwo wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. Więc proście Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo. Pan Jezus powiedział, abyśmy prosili. To jest część modlitwy. W modlitwie mamy wyprosić. Wiecie, co się dzieje, kiedy zaczynasz prosić? To jest tak w podtekście. Ja wam powiem. Kiedyś, kiedy nie modliłem się o to, aby Pan wypchnął robotników na żniwo, to ja też wiele nie głosiłem Ewangelii. Ja w ogóle nie miałem o to starania, żeby mówić innym o Jezusie. Jak już się nadarzyło i ktoś tam naprawdę za język mnie ciągnął i widziałem, że jest naprawdę zainteresowany, to mu powiedziałem świadectwo. Ale nie miałem parcia na to. Ale kiedyś, kiedy usłyszałem na modlitwie, to było w tym kościele, usłyszałem, że proście Pana żniwa. I to było proroctwo, i to było tak mocno powiedziane, że zacząłem prosić, Panie, wypchnij robotników na żniwo. I w pewnym momencie zacząłem zauważać, że ja jestem jednym z tych robotników. Dopóki nie będziesz prosił, aby Pan wypchnął robotników, to nie zobaczysz, że to Ty jesteś. Dlatego jest ważne, abyśmy zaczęli modlić się i prosić Pana żniwa, aby wypchnął robotników. To On wypchnie. Jeżeli On wypchnie, to mnie pierwszego. Nawet jeszcze o tym nie wiesz. Może sobie nie wyobrażasz, jak Ty byś mógł mówić innym o Jezusie. Ale nie musisz tego wyobrażać. Zacznij modlić się, aby wypchnął Pan robotników na żniwo. Halleluja. To gotowe buty do głoszenia Ewangelii. Ja nawet nie będę przytaczał przykładu, co się dzieje, kiedy nie masz butów. Już w ogóle nie mówiąc na wojnie, w czasie walki. Nie ma o czym mówić. Więc tutaj nie dyskutujmy. Mają być buty. Mamy być gotowi w każdym momencie, aby głosić Ewangelię, aby powiedzieć, Jezus Ciebie kocha. Powiem przy tej okazji, słyszeliśmy takie świadectwo na modlitwie, kiedy młody człowiek mówił, że kiedy się nawrócił, takie pragnienie w jego sercu, kiedy zobaczył, że ktoś głosi Ewangelię i ludzie się nawracają, takie pragnienie w jego sercu było, aby mówić o Jezusie, że chciał wszystkim na ulicy powiedzieć o Jezusie. I zaczął to robić. I ja go zapytałem potem, kiedy powiedział to świadectwo, a powiedz mi, 2 lata wierzący. Ja po 2 latach to nie wiedziałem, jak się odezwać, kiedy się nawróciłem. I ja się go pytam, posłuchaj, co ty mówisz tym ludziom Ewangelię, co ty im głosisz? A on mówi, wiesz co, mam 2 teksty. Ja mówię, dawaj. A on mówi, jeden tekst to jest Jezus Ciebie kocha, a drugi tekst to jest Bóg Ciebie miłuje. Skomplikowane, prawda? 2 teksty ma. Mówi, idę do roboty. On chodzi do roboty i mówi tak, idę z Darkiem, Darek idzie tamtą stroną ulicy, ja idę tą stroną ulicy i wszystkich ludzi zaczepiam i mówię, Jezus Ciebie kocha. Popatrzę mu w oczy i mówię, Jezus Ciebie kocha, Bóg Ciebie miłuje. Jeżeli go oleje, jeżeli machnie na niego ręką albo pokorze mu tak, to idzie dalej. Ale jest wiele ludzi, którzy zatrzymują się i mówią, a skąd ty to wiesz? A skąd ci się to wzięło? Wiele ludzi powiedziało mu i mi to powiedział, że pierwszy raz w życiu usłyszało, że ktoś, ktokolwiek w życiu go kocha. Słuchajcie, są ludzie koło nas, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli, że ktoś go kocha. Ktokolwiek. Słuchajcie, może taki człowiek kupił sobie psa, żeby mieć kogoś, żeby chociaż się przytulił do niego. Są ludzie dookoła nas, którzy nie wiedzą, że ktoś, ktokolwiek go może pokochać. Lubić w ogóle. I usłyszał na ulicy, że Bóg Ciebie kocha. Wow. Skąd to wziąłeś? Kto to jest ten Bóg? Czy On mnie zna?
Słuchajcie, i zaczyna się Ewangelia. Wiele ludzi przyprowadza do Jezusa. Zaprasza ich na ewangelizację. Ci ludzie przychodzą, nawracają się, przychodzą do zboru, do kościoła. Opowiadają świadectwa, jak Bóg ich wyrwał z niesamowitych rzeczy. To jest coś niesamowitego. Człowiek ma dwa teksty. Idzie przez miasto. Niesamowita Ewangelia. Ma gotowe buty. Chcę wam powiedzieć, ten człowiek ma buty ubrane. W każdym momencie jest gotowy. Dalej, patrzmy dalej. Zawsze znoście tarczę wiary. Słuchajcie, podoba się mi to słowo zawsze. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk. Wiara, coś niesamowitego. Wiara to jest coś niesamowitego. Halleluja. Słowo Boże nawet mówi, że kiedy Syn Boży przyjdzie, będzie szukał wiary. Jezus Chrystus zawsze szuka wiary. Zobaczcie, każda historia, kiedy przychodzili do Niego ludzie, to On mówi, wow, takiej wiary nie widziałem jeszcze w Izraelu. Zachwyciło Go to. Kobieta, kiedy przyszła, poganka, kiedy przyszła, prosiła o uzdrowienie dziecka. Pan Jezus mówi, ale wiesz, ja nie przyszedłem do was właściwie, ja przyszedłem do Izraela. I wiecie, ona kiedy upierała się, kiedy mówiła, nawet z tego stołu spadają okruchy i psy zjadają je. Pan Jezus mówi, takiej wiary nie widziałem jeszcze. Słuchajcie, ta kobieta wie, co to jest wiara. Popatrzcie się, kiedy setnik przyszedł i prosił o sługę, o uzdrowienie sługi. I Pan Jezus powiedział mu, dobrze, pójdę do ciebie. Znowu kolejna okazja, żeby ktoś powiedział, że Pan Jezus był w domu rzymskiego żołnierza, poganina, żeby go oskarżyć. Ale Pan Jezus powiedział, dobrze, pójdę do ciebie do domu. Niesamowite, prawda? On kocha ludzi. Pan Jezus kocha ludzi. I ten setnik mówi, ale Panie, nie ma potrzeby. Przecież tylko powiesz słowo. Słuchaj, ja mam pod sobą żołnierzy i ja mówię, słudzę temu, idź, a on idzie. Temu powie, przynieś, a on przynosi. Czy przychodź, a on przychodzi. Tak samo możesz powiedzieć tutaj, w tym momencie i stanie się. Pan Jezus otwiera oczy i mówi do uczniów, słyszycie to? Czy wy to słyszycie? Czy tylko ja? Słuchajcie, ten człowiek ma wiarę. Coś niesamowitego. On wie, jak to działa. Tarcza wiary. Tarcza wiary odbije każdy ognisty pocisk. Kiedy przychodzą jakiekolwiek pociski diabelskie, uderzenia, jeżeli wierzysz, wiesz, że Bóg ma moc, ale też umiesz ją użyć, to przyniesie owoc. Halleluja. Miejcie wiarę. Miejcie wiarę w Boga. Wierzcie Mu. Halleluja. Dalej, idziemy. Weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. Powiedzieliśmy króciutko o tym. Uczmy się na pamięć Słowa Bożego. Ja spotkałem dzisiaj człowieka, który mówi mi, że bardzo, bardzo mocno się mu popsuł wzrok. 60 parę lat. Bardzo mocno się mu popsuł wzrok. Ja się go pytam, a czy uczyłeś się za młodu Słowa Bożego? Czy masz coś takiego, co teraz już wiesz? A on mówi, no wiesz, za mało. Za mało. Teraz by się mu przydało, mówi. Czasami są takie momenty, kiedy nie potrafię czytać. I to, co się nauczyłem, mam. Tego, czego się nie nauczyłem, nie mam. Miecz ducha, ale nie o tym chcę mówić. Miecz ducha, Słowo Boże. Słowo Boże jest mieczem, który mamy mieć w ręce. Mieczem, który mamy w ręce. I to jest obraz. Ja wam powiem przykład. Słowo Boże bardzo mocno dotkło mnie, że słowo ma być w ręce. Masz go mieć zawsze w ręce, w sercu i w ręce. Dlaczego? Dlatego, że obrazem Słowa Bożego, doskonałym obrazem Słowa Bożego w Starym Testamencie jest laska Mojżesza. Ja już kiedyś chyba o tym mówiłem. Pamiętacie? Laska Mojżesza. Wyobraźcie sobie, że Mojżesz wyprowadził lud izraelski za pomocą jednego kija. Zgodzi się ktoś ze mną? Kiedy Bóg przyszedł do Mojżesza, tam przy tym krzaku gorejącym, i mówi do niego, wyprowadzisz mój lud. Mojżesz się tłumaczy, nie, słuchaj, wróćmy z powrotem, źle zaczęliśmy tę rozmowę. I Bóg mówi do niego, wyprowadzisz mój lud, a Mojżesz mówi, nie, jeszcze raz, poczekaj, jeszcze raz. Nie, wyprowadzisz mój lud, Bóg nie zastanawia się. To w pewnym momencie padło takie zdanie, co trzymasz w ręku? Ja chcę ci zadać to pytanie, co trzymasz w ręku? Mojżesz popatrzył się i to był kij, laska, którą miał zawsze. Pasterz miał zawsze laskę ze sobą. Coś, co trzymasz zawsze, to ma być Słowo Boże. Amen? Jeżeli masz jakieś rzeczy, które są ważne, pilne, wiecie, my mamy komórkę zawsze ze sobą, tak? Zgadza się? Zawsze. Kiedy na chwilę nie masz komórki, jesteś w łazience, chcesz popatrzeć, która godzina, to jesteś spanikowany, bo nie wiesz.
Nie masz komórki. Słuchajcie, jedna rzecz, którą możesz mieć zawsze w ręce, to jest Słowo Boże. Amen? I Mojżesz trzyma tę laskę, którą od lat miał ze sobą, którą znał na pamięć, która była jego kijem, którym tam poganiał owce, którym mógł uderzyć, kiedy była któraś niegrzeczna, którą miał się podeprzyć, kiedy mu noga poślizgnęła się, kiedy mógł obronić, kiedy jakiś wilk atakował. I Bóg mu mówi, tą laską wyprowadzisz naród wybrany, naród izraelski. Mojżesz do końca nie wiedział, o co chodzi, ale dowiedział się, kiedy rzucił ją na ziemię. Wiecie, zauważcie jeszcze ten moment, wam powiem. Bóg mówi, rzuć ją na ziemię. On rzucił laskę i ona się stała wężem. I Mojżesz zaczął uciekać przed swoją laską. Wyobrażacie sobie to? Ucieka przed swoją laską. Słowo Boże, na głos Boży ma moc, którą będziesz miał autorytet, będziesz miał szacunek i będziesz miał bojaźń i strach przed tym. Tak jak Mojżesz. Amen? Takim jest Słowo Boże. Kiedy jest ożywione, jest niesamowicie mocne. Jest niesamowicie mocne. I kiedy Bóg powie do ciebie, użyj Słowa Bożego, możesz zrobić wszystko. Mamy taki przykład, kiedy Eliasz modlił się. Wspaniały przykład modlitwy. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Pamiętacie to słowo? List Jakuba. I modlił się, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu przez 3 lata i 6 miesięcy. A potem modlił się, żeby był deszcz i Bóg spuścił deszcz. Wiecie, dlaczego tak się stało? Dlatego tak się stało, że Izrael sprowadził sobie Boga Baala. Mieli innych bogów też, ale jednym z głównych bogów to był Baal. Baal to był Bóg płodności. I to był Bóg, który oni go czcili za to, że są plony, że się dzieci rodzą, że ziemia wydaje plon, że jest urodzaj. Oni go za to czcili. Izrael sobie takiego Boga sprowadził. I Eliasz modlił się, żeby pokazać im, że to nie Baal jest Bogiem płodności, ale Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Amen? I słuchajcie, on się modli, żeby płody na ziemi zanikły. Dokładnie tak. On się modli, aby nie było deszczu. Wiecie, ludzie Baalowi składali różne ofiary, nawet dzieci pierworodne. To było coś strasznego, obrzydliwego. Bóg brzydził się tym, nie mógł na to patrzeć. Tam było straszne przekleństwo. Gdybyście poczytali, to nawet nie warto o tym mówić. I słuchajcie, i Boże serce bardzo bolało nad tym i Eliaszowi kazał się modlić. Eliasz zatem się modli, aby nie było deszczu. I słuchajcie, przez 3 lata i 6 miesięcy nie ma deszczu. Oni się modlą do tego swojego Boga Baala, oni robią co chcą, oni robią ofiary, składają i nic się nie dzieje. I Bóg pokazuje przez modlitwę Eliasza, że nic się nie stanie, dopóki Bóg, który jest Bogiem żywym, nie zadziała. Przez człowieka. Amen? Popatrzcie, jaka ważna jest rola człowieka. Gdyby Eliasz się nie modlił, gdyby nie było Eliasza, co by się stało? Bóg zawsze używa człowieka. Bóg nigdy nie zrobi czegoś, co sobie postanowił suwerennie, zrobi po swojemu. On zawsze chce użyć ciebie i mnie. Dlatego tak bardzo jesteś cenny i ważny dla Niego. On chce robić to z tobą. Dlatego teraz moje nawołanie, abyśmy my chcieli robić razem z Nim. Amen? Halleluja. I potem Eliasz modli się o to, przed królem Achabem, modli się o to, aby był deszcz. On taką dziwną postawę tam bodajże przyjmuje w tym momencie, kuca na ziemi, wkłada głowę między kolana. Wiecie, ja myślę, że on musiał być szczuplutki, ten Eliasz. Ja to próbowałem kiedyś raz i słyszałem, jak wszystkie kręgi moje trzeszczały. Udało mi się to zrobić, co prawda, ale trochę mnie kosztowało, żeby z powrotem wrócić do pozycji. I wiecie, on się w taki sposób modlił i sługi tylko pytał, nawet nie patrzył na niebo, ale sługi się pytał, idź patrzeć, czy jest jakieś objawy deszczu. I on mówi, nie ma nic, nie ma nic, a za chwilę przychodzi, mówi, taka mała chmurka, chyba jak ręka, prawda? Tak tam jest napisane, jak wielkości ręki. I przyszedł taki deszcz, on mówi do Achaba, zapinaj wóz, zaprzęgaj wóz i czym prędzej jedź do miasta, bo idzie deszcz ulewny. I on zapiął wóz, pojechał do miasta, a Eliasz wstał ze swoich nóg i dogonił wóz. To jest niesamowite, prawda? Chcę wam zwrócić uwagę, że on jest takim samym człowiekiem jak ty i ja. On wiedział, co to znaczy, kiedy się modli. On wiedział, co to znaczy, kiedy się modlić, kiedy używać autorytetu, kiedy wzywać Bożego imienia. On pokazał Izraelowi, właściwie to Bóg przez niego pokazał Izraelowi, kto tu jest Bogiem płodności. On pokazał, że jeżeli Bóg zamknie niebo, nie będzie płodów. Choćbyście jakiego Boga nie wiadomo, jakiego sobie zrobili. Następna scena była, kiedy była ofiara.
ale nie będziemy o tym mówić. Chcieliśmy do modlitwy dotrzeć tutaj. Miecz, Słowo Boże, niesamowita broń. Musisz mieć jedną rzecz, którą zawsze masz mieć w swojej ręce. Nigdy nie możesz zostawić bez Słowa Bożego. W każdej modlitwie, w innym tłumaczeniu jest napisane w każdym rodzaju modlitwy. Jest wiele rodzajów modlitwy. Jest modlitwa wstawiennicza, prośba, jest dziękczynienie, jest uwielbienie. Są różne rodzaje modlitwy. Ale tutaj jest napisane w każdym rodzaju modlitwy, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. Bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i stawiajcie się za wszystkich świętych. Słuchajcie, to bez względu na porę i stawiajcie się i czuwajcie. Jest tu wiele aspektów, które chciałbym kiedyś, jeżeli będzie możliwość, żebyśmy omówili, bo jest modlitwa wytrwała. Jest modlitwa, którą modlisz się lata. Jest modlitwa, którą modlisz się nawet 10, 20 lat i to masz modlić się dalej. Amen? Dwie osoby powiedziały amen. Słuchajcie, jest taka modlitwa, kiedy trzeba wytrwałości i tutaj jest o tym napisane. To jest jeden z rodzajów modlitwy, ale to jest najbardziej opłacana, najbardziej kosztowna modlitwa w niebie. To jest modlitwa, którą człowiek nie widzi efektów, nie widzisz rezultatów i modlisz się pierwszy miesiąc, modlisz się drugi miesiąc, modlisz się trzeci miesiąc i mówisz, Boże, co jest? Chciałbyś, żeby sługa już się patrzył, czy nie ma jakiejś chmurki na niebie i tu nic. I modlisz się dalej. I nie ma odpowiedzi, a ty się masz modlić dalej. To jest modlitwa wytrwała. I niewielu do tego zdąży. Wielu się zniechęca. Ale Słowo Boże mówi, że ta modlitwa ma niesamowity efekt. Przynosi największe owoce. Dlatego tutaj Słowo Boże mówi, że różnymi rodzajami modlitwy, każdym rodzajem modlitwy się módlcie. Nie tylko jednym rodzajem. Wiecie, fajnie się jest pomodlić dzisiaj do południa, a po południu przyjdzie odpowiedź. Amen? Kiedy modlisz się, potrzebujesz pieniędzy, bo rachunek trzeba zapłacić do 12 i o 11:30 jest odpowiedź, jest chwała Bogu, halleluja, możesz składać ofiarę dziękczynienia, uwielbiać Pana. Ale czasami modlisz się tydzień, drugi, trzeci i nic. Daniel modlił się i przez 21 dni nic się nie działo. On wybrał porę, on wybrał jedną porę, o tej samej porze zaczął się modlić o wolę Bożą tak naprawdę. Słuchajcie, i znowu obraz, że Bóg potrzebuje człowieka, aby się modlił. Chcę powiedzieć, Bóg potrzebuje ciebie i mnie. Każdego z nas, jak tutaj jesteście na tym miejscu, potrzebuje twoich ust, potrzebuje twojego serca, potrzebuje ciebie, abyś umocnił się w nim, abyś umocniła się w nim, wziął całą zbroję Bożą i stanął w modlitwie. Amen? Po to jest zbroja, po to jest umocnienie, żebyśmy stali i oprzeli się mocą ciemności, abyśmy stawili opór w dniu złym. Kiedy przyjdzie potrzeba, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy trzeba się oprzeć, żebyśmy byli gotowi. Halleluja. Chcę was zachęcić do modlitwy. Modlitwa to jest niesamowite narzędzie. Wiele ludzi nie wie, jak naprawdę może Bóg uczynić wielkie cuda i rzeczy przez modlitwę. Jak wiele historii jest zmienione przez modlitwę. Jak wiele sióstr, braci, jak wiele wdów modliło się i to była jedyna praca ich życia. Nikomu nie zaświadczyły nawet może Ewangelii tak jak kto inny, ale modliły się w komorze i Bóg wiele w tym mieście mógł zrobić. Wiele osób naprawdę w modlitwie, wytrwałej modlitwie przynosi owoce, nawet nie widząc do końca życia tego na własne oczy. Dopiero się dowiemy w niebie. Wiecie, modlitwa może być wzmocniona i powinna być wzmocniona też i naszym dawaniem. Amen? Ja tylko powiem jeszcze jeden szczegół i zakończymy chyba modlitwą, tak? Halleluja. Powiem tak, że był pewien poganin, pewien człowiek, który był poganinem. On nie znał Chrystusa, ale był bardzo religijny i modlił się. Modlił się i wiecie, on coś jeszcze więcej robił. On wiedział i znał, co to jest modlitwa. Ciekawe, poganin, a znał i wiedział, co to jest. On dawał pieniądze. On dawał datki. I wiecie, w pewnego razu przyszedł anioł do apostoła i powiedział, idź do domu Korneliusza, bo jego modlitwy i jałmużny zostały wysłuchane. Bóg patrzy na serce, Bóg patrzy też na to, co robisz. Ja się bardzo cieszę, kiedy nasza modlitwa może być wzmocniona datkami. Wiecie, najlepsze, co mogło być w naszym zborze, to jest to, kiedy modlimy się o zbory romskie, kiedy modlimy się o ludzi niezbawionych tam w tych okolicach, kiedy modlimy się o ludzi zbawionych tam w tych okolicach, ale kiedy też jest skrzyneczka i możemy dawać. Amen? Bo wiecie, modlitwa, sama modlitwa jest dobra, dopóki nie możesz nic więcej zrobić. Ale kiedy możesz zrobić coś więcej, to ona zaczyna działać.
Halleluja. I wiecie, wiele jest, kiedy na stołówkę, na jakikolwiek, na prześladowany kościół są zbierane pieniążki. Słuchajcie, to jest modlitwa wzmocniona czymś więcej, dawaniem. To nie muszą być duże sumy, to mogą być malutkie sumy, ale systematycznie inwestujesz. Ja to nazywam inwestycja na wysoką lokatę, na wysoki procent. Bo tutaj na ziemi może wiele świadectw nie usłyszysz tego, ale kiedyś w niebie, ja ci powiem, co będzie w niebie kiedyś. Tutaj może 5 zł dawałeś co miesięcznie, albo co tygodniowo, albo corocznie może 20 zł w swoim życiu. Ale kiedyś w niebie będzie taki stół, kiedy zasiądziesz do tego stołu i Pan Jezus powie, muszę ci przedstawić twoich przyjaciół. Patrzysz się na nich i nikogo nie znasz. A Pan Jezus ci przedstawia i staje piękna, młoda, uśmiechnięta siostra i mówi, właśnie przez kilka lat karmiłeś mnie. Nie pamiętam. A ona mówi, wtedy, kiedy byłam schorowana na drugim końcu świata, kiedy nie miałam pieniędzy na lekarstwa, to Pan Jezus właśnie mi powiedział teraz, przedstawił mi Ciebie, że to Ty sponsorowałeś mój obiad, moją zupę. To właśnie Ty karmiłeś mnie. Chcę Ci podziękować. To jest lokata na wysoki procent. Halleluja. Tego nawet dobrze, że tego nie widzimy teraz, ale chcielibyśmy to robić. Wzmocnić swoją modlitwę swoim błogosławieństwem, jakimkolwiek potrafisz. Czy pomocą, czy to finansowo, czy jakkolwiek. Chcę Was zachęcić do modlitwy. Chcę Wam powiedzieć, że modlitwa ma moc. Amen? Bóg wszystko, co na ziemi chce zrobić, to chce najpierw, aby ludzie zaczęli się modlić, a potem, żeby stanęli i zaczęli robić więcej. I niczego nie chce zrobić na ziemi. On niczego nie zrobi tak po prostu, że pstryknie i zrobi. On już to zrobił. Stworzył świat i stworzył Ciebie, żebyś mógł robić wiele rzeczy z Jego pomocą, razem z Nim. Amen? Halleluja. Jak dobrze widzę, to chyba musimy kończyć. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli, zakończyli, jak zaczęliśmy modlitwą, zakończyli modlitwą. Chcę Was zachęcić. Kochani bracia i siostry, chcę Wam powiedzieć, nie zaniedbujcie modlitwy. Nie róbcie tego z przymusu. Nie róbcie tego z tego, że z obowiązku, bo Janusz powiedział, bo pastor każe, bo ktoś każe, bo lider modlitwy mówi, trzeba się modlić. Słuchajcie, to jest dobrze. Jeżeli nie ma innego bicza, to chcę Wam kazać, módlcie się. A przyjdzie czas, że zaczniesz się modlić z radości. Ale chcę Ci zachęcić też, że możesz przyjść, rozkochać się w tym, który Ciebie uchwycił. Ten, który już Ci dał wszystko. Wiecie, że ja w tym momencie nie musiałbym robić nic? Nie muszę robić nic. Ja w tym momencie jestem zbawiony, mam życie wieczne, idę do nieba, mogę wszystko, mam wszystko. Wiecie, ja mam wszystko, jestem spełnionym człowiekiem, stoi przed Wami spełniony człowiek. Nie potrzebuję niczego, wszystko mam, ale ja chcę robić coś z Nim, bo wiem, że w Jego rękach chleb, kawałek chleba staje się pokarmem dla tysięcy. Halleluja. I chcę to robić razem z Nim. Chcę to oglądać, chcę to widzieć. Mamy czas, krótki czas na ziemi. Wiecie, Bóg jest łaskawy. Ja lubię to słowo, kocham to słowo mówić, że Bóg jest łaskawy, Jego łaska trwa na wieki. Na wieki trwa Jego łaska. Wielu ludzi tego nie rozumie. Bóg jest Bogiem miłosiernym, a Jego łaska trwa na wieki. Ale nasz czas nie trwa na wieki. Mamy krótki, określony czas na ziemi. I co z tego, że Boża łaska trwa na wieki, ale Ty nie wykorzystałeś Go może dobrze. Dlatego chciej przylgnąć do Niego. W tej pozycji, jaki jesteś, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, chwała Bogu, stań koło Niego i powiedz, Panie Jezu, chcę iść za Tobą. Chcę iść razem z Tobą. Chcę robić razem z Tobą. Jeżeli mam drugie śniadanie, chcę Go dać w Twoje ręce, żebyś Ty pobłogosławił. Niech inni zjedzą ze mną razem. Halleluja. Niech tysiące się nakarmią. Chcę to widzieć razem z Tobą. Jeżeli masz coś, co możesz dać innym, to chciej dać to Bogu. Chciej to przynieść. Chciej w modlitwie każdego dnia przynosić osoby, które cierpią. Tu jest napisane za wszystkich świętych, za wszystkich, którzy cierpią, którzy cierpią prześladowanie, którzy są chorzy, którzy nie potrafią, którzy nie mają wiary sami w sobie, żeby już stanąć w modlitwie. Módlmy się za nich. Kochani, jesteśmy jednym ciałem. Jeżeli jeden cierpi, wszyscy cierpią. Jeżeli jeden choruje, wszyscy jesteśmy przygarszczeni, przytłumieni. Jest tak, czy nie jest tak? Jeżeli boli ciebie ręka, to nie potrafisz się cieszyć pełnią radości. Chcesz, żeby wyzdrowiała. Dlatego się modlimy jedni o drugich. Chciałbym, żebyśmy stanęli w modlitwie. Chciałbym, żeby Duch Święty zapalił nas na nowo. Ja wiem, że Duch modlitwy płonie w waszych sercach. I przed tym tygodniem, przed tym, kiedy będziemy się modlić też weekend modlitwy, tak to nazwie, chcielibyśmy być przygotowani. Chcielibyśmy powiedzieć, Panie, zaniedbywałem może modlitwę w moim życiu. A to takie ważne narzędzie. Ty tak wiele możesz zrobić przez to. Tak wiele możesz uczynić. Chcę to na nowo odkopać. Na nowo to odświeżyć. Chcę stanąć w modlitwie.
Modlić się może każdy. Niech każdy się modli. Psalm 32 mówi, niech każdy się modli. Wspaniały psalm, halleluja. Ja go przeczytam jeszcze, nie wytrzymam. Psalm 32:6. Niech więc modli się do Ciebie każdy oddany Tobie. Cudowne słowo. Każdy oddany Tobie. Jeżeli nie jesteś oddany jeszcze Jezusowi Chrystusowi, to dzisiaj jest czas właśnie przez modlitwę. Powiedz, Panie Jezu, jestem na tym miejscu. Znalazłem się w tym miejscu nie z przypadku, ale to Twoja wola. I Panie, chcę być oddany Tobie. Chcę się modlić. Bożą wolą jest, aby dzieci Boże się modliły. Tutaj jest napisane, niech więc modli się do Ciebie każdy oddany Tobie, gdy jest czas na szukanie. Halleluja. Wstańmy wszyscy. Wstańmy. Uwielbiajmy naszego Pana przez chwilę. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za to, że Słowo Twoje nas zachęca do modlitwy. Dziękuję Ci, że mnie na nowo rozpala do modlitwy. Dziękuję Ci, że mogę poczuć na nowo, że Ty, Panie, dajesz cudowne narzędzie, cudowną możliwość, aby się zbliżać do Ciebie, aby Ciebie uwielbiać. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy, że Ty jesteś cudowny. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś wszechmogący. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś ponad wszystko. Że kiedy my w modlitwie przychodzimy, to są tylko słowa, ale kiedy już, Panie, te słowa są wypowiedziane, to Twoja moc ma prawo działać. Halleluja. Kiedy my wypowiadamy Słowo Boże w modlitwie, proste słowa, to Ty, Panie, na te słowa działasz. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie, za tę chwilę uwielbienia. Dziękujemy za to, że mogliśmy w pieśniach, że mogliśmy modlitwa, że mogliśmy, Panie, w Słowie Twoim uwielbiać Twoje święte imię, rozkoszować się Tobą. Chwała Tobie niech będzie. Jezu, ja Ci dziękuję za to. A teraz chcę się modlić, Duchu Święty, i prosić Ciebie, abyś rozpalił na nowo ducha modlitwy w naszych sercach, abyś na nowo rozpalił. Może dzisiaj jest na tym miejscu osoba, która jest powołana do wstawiennictwa za innymi, których, Panie, palisz w sercu, aby się modlić za tymi, którzy nie potrafią, za tymi, którzy nie potrafią, Panie, wierzyć samodzielnie, którzy nie potrafią, Panie, modlić się, wołać o siebie czy o bliskich swoich. Panie, Ty powołujesz takie osoby. Dziękuję Ci, Panie. Modlę się o osoby, które są powołane do tego w szczególny sposób. Wiemy, że wszyscy się mamy modlić, ale w szczególny sposób, aby poświęcić swoje życie, aby rozmawiać z Tobą, aby przynosić Ci rzeczy, aby ogłaszać rzeczy w modlitwie. W imieniu Jezusa Chrystusa ja to uwalniam, abyśmy, Panie, nie tłumili, ale abyśmy to wypowiadali na głos, abyśmy wypowiadali Twoje wielkie rzeczy na głos. Modlę się o każdego brata i każdą siostrę w imieniu Jezusa Chrystusa, dlatego, że jesteśmy powołani do tego, aby rozmawiać z Tobą, aby mieć, Panie, więź z Tobą, aby rozmawiać, aby komunikować się przez rozmowę, przez modlitwę w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech każdy, jak to słowo mówi, modli się do Ciebie, każdy oddany Tobie, niech będzie oddawał Ci cześć, niech będzie przychodził, przynosił Ci prośby, modlitwy, dziękczynienia, każdego dnia, o każdej porze, w każdym czasie, niech Ciebie szuka każdy, kto jest oddany Tobie. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosław to Słowo, aby ono mogło wydać owoc. Dziękuję Ci, Panie, za tę możliwość, że możemy się dzielić Słowem Bożym. Dziękuję Ci, że możemy mieć czas, że przychodzimy przed Twoje święte oblicze. To jest cudowny czas, to jest dobry czas. Dziękujemy Ci też, Panie, za to, że żyjemy w takim czasie. Dziękujemy, Panie. Chcemy Ci oddać chwałę i wielbić Ciebie. Chwała Tobie. Halleluja. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.